19 grudnia wspominamy świętego Anastazego I, papieża. Anastazy pochodził z Rzymu, był synem kapłana Maksymusa, w tamtym okresie duchowieństwa nie obowiązywał jeszcze ściśle celibat. Na stolicę Piotrową Anastazy został wybrany w 399 roku. Szczególną troską otoczył Kościół afrykański. Nawoływał biskupów afrykańskich zebranych na synodzie w Kartaginie w 401 roku do walki przeciwko donatyzmowi i zabraniał nawracającym się kapłanom donatystom zajmować wyższe stanowiska w kościele. Polecił czytać w liturgii Ewangelię w postawie stojącej z pochyloną głową. W czasie sprawowania pontyfikatu zajmował się kwestiami prawowierności poglądów Orygenesa. Zmarł 19 grudnia 401 roku w Rzymie po zaledwie 2 latach rządów. Został pochowany na cmentarzu Poncjana przy Via Portuensis. Święty Augustyn nazwał go mężem apostolskiej gorliwości. W ikonografii przedstawia się świętego Anastazego w papieskim stroju pontyfikalnym. Jego atrybutem jest księga. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Anastazego I, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.